Patrz sobie do Leroya. Patrzę, jakie piękne strelice, jak pięknie zakwitły. Podchodzę bliżej. Czy to jest plastik? Halo, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z wami z kuchni. Zaczynam zauważyć, że w domu robi się coraz ciemniej, coraz bardziej ponuro i szukam nowych miejsc, żeby po prostu tutaj żeby coś załapać, jakieś światło. Wczoraj zrobiłam, przynajmniej starałam się zrobić, to był pierwszy test kotlecików wegańskich, wegetariańskich kotlecików z kalafiora. Z kalafiora i z kaszy kuskus. No i tak się ucieszyłam, bo całkiem nieźle to wszystko wyszło. Po czym przyszedł mój syn ze szkoły, wziął do ręki, powąchał, zapytał, czy tam jest mięso. Powiedziałam, że nie, że to są wegetariańskie, wegańskie, wegetariańskie kotleciki z kalafiorem. I powiedział, jak nie ma mięsa, to nie będę tego jadł. I tyle z moich starań, żeby trochę mniej mięsa, kurde, w tym domu jeść. Więc na tym to się skończyło. Trochę mnie bierze jeszcze przeziębienie, możecie słyszeć też po moim głosie. No, robi się już zimno, już ten czas ogrzewania chyba nadciąga, więc dobrze, że podpięliśmy tą pompę, dobrze, że to już wszystko u nas działa, więc ten okres grzewczy, no coś czuję, że lada moment się zacznie, bo mnie coś po prostu i gardełko, i coś w nosie kręci. Do nagrywania podsumowania książkowo-filmowego już potrzebuję... O, ktoś tu do nas idzie? Nie. Jest duży wiatr. Do nagrywania podsumowania książkowo-filmowego potrzebuję już aparatu, więc przychodzę do was z podsumowaniem książkowo-filmowym. Jeśli tutaj przesunę trochę w tą stronę, tu będziecie widzieć jak zwykle moją grafikę. I tak, co mi się udało przeczytać w tym miesiącu, we wrześniu, oczywiście podsumowanie września. Mowa tutaj o podsumowaniu września, udało mi się przeczytać 7 książek. To więcej niż w zeszłym miesiącu. Więc tak, zapadłam w tym miesiącu w książki Franciszka Marka Piątkowskiego. Wspominałam wam tutaj o tym, robiłam już taką krótką recenzję, odsyłam was tutaj, zobaczcie sobie, linka zostawię wam tutaj. I tak, przeczytałam po kolei Powiernik, Bogowie i Stwory, Widzący, Bogowie i Stwory, Obrońcy i Jestem w trakcie czytania Wybranych. Więc to jest całe uniwersum Powiernika o Marku, Marek, jak się nazywa, Lichocki. Marek Lichocki, adwokat, który zostaje widzącym, który zostaje obrońcą świata stworów słowiańskich, więc tam się dzieje, tam są różne tajemnice, tam są stwory, historia, to jest Powiernik, Widzący, Obrońcy, Wybrani, a tutaj te Bogowie i Stwory to są takie krótkie historyjki, też wam polecam. Tak na początek, jakbyście chcieli zobaczyć, czy wam się będzie podobał ten język, czy wam się będzie podobała ta tematyka, to są po prostu osobne opowiadania, osobne historyjki, gdzie właśnie ten Marek Widzący ma problemy z różnymi stworami, więc my też możemy poznać te demony, możemy poznać te stwory, czym one się tam trudnią. Niejednokrotnie są to opowieści mrożące krew w żyłach. Bardzo krwawe, bardzo brutalne. Jest sporo opisów pewnych, bardzo takich drastycznych, więc to od razu mówię, ale jest też dużo ciętego języka, dużo ciętego dowcipu, co mi się bardzo, bardzo podoba, co właśnie w takich książkach być powinno, więc bardzo wam polecam całą tą serię, wam bardzo serdecznie polecam. Takie powinny być książki właśnie z mitologii słowiańskiej, takie książki powinny być w tej fantastyce słowiańskiej z takim językiem, z takim dowcipem, z taką historią, od której się nie da oderwać. Z
taką historią, o której się nie da oderwać, spróbuję się troszeczkę odsunąć, bo wy widzicie tylko moją gadającą głowę. Chyba jest zdecydowanie lepiej, co? Kolejna książka, którą przeczytałam, to jest Aleksandra Wojtaszek-Fiaka, Sezon na Chorwację. Jest to taki zbiór reportaży dotyczących Chorwacji, dotyczących wakacji, dotyczących Chorwacji poza sezonem, ludzi w Chorwacji, różnych takich sytuacji. Hajduk Split, to jest taki klub sportowy, dowiadujemy się o ich życiu, o tych konfliktach na Bałkanach. Bardzo mnie to interesuje, ta tematyka zawsze u mnie się będzie pojawiała i była to bardzo ciekawa książka. I coś innego, Instrukcja obsługi toksycznych ludzi, Katarzyny Miller, Suzan Giżyńska. Katarzyny Miller na pewno kojarzycie, jest to taka spora babka z rudymi włosami, często występuje w śniadaniówkach. Bardzo fajna, bardzo sympatyczna, bardzo otwarta kobitka. No i tutaj ta książka polega na tym, że są dwie panie psycholożki, które odpowiadają na listy kobiet, listy chyba głównie kobiet tutaj chodziło. Były to listy z głównie kobiet, chociaż mężczyzn, nie pamiętam. Ja dam sobie ręki uciąć za to. Odpowiadają na listy swoich jakby klientów, swoich czytelników też i radzą. Radzą im w bardzo ciekawy sposób, nie gryząc się w język. Jest wypowiedziane bardzo dużo ciekawych rzeczy. Fajna rzecz taka na start, która mnie zaciekawiła, która dzięki tej książce dotarło do mnie, że niestety, ale w moim otoczeniu mam bardzo dużo toksycznych ludzi i niestety jest to też to moje otoczenie rodzinne, rodziny dalszej. No i co? No, nie da się tak do końca odciąć od tej rodziny, prawda? Więc myślę, że warto zgłębić temat i ja na pewno jeszcze zgłębię temat, jak sobie radzić z takimi osobami, jak się uodpornić trochę na takie toksyczne osoby, więc tematyka bardzo mnie zainteresowała i bardzo Wam polecam tą książkę. Co dalej? Lecimy z obejrzanymi filmami, filmy i seriale. Zaczynamy od Erin Brockovich. Natknęłam się ostatnio na takiego TikToka, gdzie była informacja, jakie filmy każda kobieta powinna oglądać. No i na pierwszym miejscu była Erin Brockovich, o silnej kobiecie, która ma super podgórkę przez całe swoje życie i dociera do pewnego momentu i się sporo rzeczy zmienia, więc taki przyjemny, fajny film. No, Julia Roberts jest tutaj super. Drugi na liście tych filmów, które powinna obejrzeć każda kobieta, jest Unorthodox. Jest to serial na podstawie książki, na podstawie wspomnień. Już nie pamiętam imienia i nazwiska, w każdym razie bardzo dobry serial. I myślę, że książka będzie jeszcze lepsza. Opowiada historię dziewczyny, która jest w takim... Dziewczyny, która wychowała się i która jest w momencie za mąż pójścia i należy do takiej mniejszości bardzo ortodoksyjnych Żydów, którzy mieszkają w Nowym Jorku, którzy są w zamkniętej takiej enklawie i ona się tam buntuje w pewnym momencie i chce to wszystko zmienić, chce wyjść z tej, no nie wiem, czy chce wyjść z tej religii, chce wyjść z tego zamkniętego kręgu i my obserwujemy tę jej drogę, więc bardzo ciekawy serial, pełen takich... Było dużo takich momentów, gdzie ja po prostu tak kiwałam głową, gdzie po prostu nie mogłam zrozumieć, dlaczego oni tak robią, dlaczego tak sobie po prostu robią pod górę, dlaczego tak sobie utrudniają to życie. No i kwestia bardzo ciężka do zrozumienia dla osoby z zewnątrz. Ciekawy temat poruszony, bardzo polecam. Mój policjant z Harrym Stylesem obejrzałam, opowiada historię policjanta, to są chyba lata 1900, początek 1900. 100 lat temu mniej więcej, gdzie związki gejowskie były dosyć mocno napiętnowane i nawet można było iść do więzienia za
zaburzanie porządku, za całowanie się z dwóch mężczyzn na środku ulicy, można było trafić do więzienia. No i ta historia gdzieś tam się miesza, gdzieś tam miesza się zdrada, miesza się zmarnowane życie, kłamstwo, no jest temat gejów też poruszony, homoseksualizmu, otrzymywania wszystkiego w tajemnicy, więcej nie powiem. Kolejny film obejrzany, Blondynka, o życiu Marilyn Monroe. Bardzo mi się nie podobał ten film, zrobiony tak na czarno-biało. Urywki, wyszło z tego, że Marilyn Monroe była po prostu wariatką. Wariatką, która nie wiedziała, co się dzieje dookoła. To wyglądało tak, jakby były jej wspomnienia. W tym filmie były jej wspomnienia, ale wszystko było takie pourywane, wszystko było takie, jakby ona w ogóle nie miała kontroli nad swoim życiem. Bardzo mi się ten film nie podobał. Strasznie się umęczyłam, strasznie musiałam się wielu rzeczy domyślać. Nie wiedziałam, kto jest kto, nie wiedziałam, co się dzieje. Raz wpada jedna postać, raz wpada druga postać. Nie polecam, absolutnie nie podobał mi się. Kolejny film to Akademia Dobra i Zła. Akademia Dobra i Zła, coś na zasadzie Harry'ego Pottera. Taka super fantastyka, gdzie są dwie szkoły. Szkoła dla księżniczek, dla dobrych bohaterów książek, bohaterów bajek, i szkoła dla złych bohaterów bajek i książek, dla tych złych charakterów. No i tam są dwie dziewczyny i one na początek wpadają, wydaje się im, że wpadają do złych tych szkół, a później się już wszystko okazuje, więc sobie to obejrzyjcie. Fajny taki rodzinny bardzo. Myślę, że można to z dzieciakami spokojnie obejrzeć. Kolejne to Słodkie Zmartwienia. Wyskoczył mi gdzieś tam się, lata 90. Zobaczymy, co to było, przypomnę sobie. I okazało się, że nie widziałam tego filmu. Nie widziałam tego filmu, gdzieś tam słyszałam. Ten film jest opierany jako taka ikona lat 90., ale nie podobał mi się. Nie podobał mi się w ogóle, o co to chodziło. Jakieś takie pierdoły, wszystko takie postrzępione. Nie podobał mi się absolutnie. Kolejny to dokument o Pameli Anderson, Love Story. Pameli Anderson. Niesamowity dokumentalny film, który pokazuje nam Pamelę w zupełnie innym świetle. Jest to niesamowicie czuła, wrażliwa, delikatna kobieta, która gdzieś tam rozdziela jednak to swoje życie zawodowe od życia rodzinnego, od miłości i od rodziny, więc serdecznie polecam wam zobaczyć ten dokument. Bardzo, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało to, że wszystko to Pamela ma zapisane, wszystkie te swoje wspomnienia ma zapisane w dziennikach, w pamiętnikach. Żadna chwila jej nie umknęła, wszystko zapisywała sobie. To jest niesamowite, żeby po prostu nie zapomnieć tych chwil najważniejszych w swoim życiu. I ma dużo nagrań wideo. No, przepiękne, wspaniałe wspomnienia ze swoim mężem, jednym, drugim, trzecim. Także bardzo ciekawy dokument. Kolejny film, How It Ends. Nie podobał mi się ten film. Obejrzałam z moim mężem do końca. On już nie mógł go obejrzeć. Ja go obejrzałam do samego końca. Byłam ciekawa, jak to się skończy. Nie skończyło się w ogóle. To wam powiem, nie polecam tego oglądać przez cały film. Oni gdzieś jadą i nie wiadomo, o czym jest ten film. Także bez sensu. Trzeci sezon Przyjaciół, Rozdarte Serce. Ross z Rachel się rozstali. Był temat Ross i Rachel, był temat kaczki i kurczaka. No ogólnie temat rozstania Rosa i Rachel w sezonie trzecim, więc dla tych, którzy nie wiedzą, oglądam Przyjaciół po raz pierwszy w moim życiu i tak sobie czekam sobie na taki odcinek, który widziałam w dzieciństwie, bo wspominałam wam, że gdzieś tam jakieś urywki, gdzieś tam jakiś odcinek widziałam właśnie będąc małą, gdzieś tam, wiecie, nie było nic w telewizji włączone i gdzieś tam w urywkach coś na pewno widziałam. Czekam na taki odcinek, na razie na taki odcinek się nie natrafiamy. Jesteśmy zachwyceni tym serialem z moim mężem. Króciutkie odcinki, 20-minutowe, elegancko, akurat sobie puszczamy.
Puszczamy sobie wieczorkiem jeden, dwa odcinki, ewentualnie gdzieś tam do obiadu. No, bardzo, bardzo, bardzo fajny serial. No, trochę zwracam honor jednak. Kolejne rzeczy, druga strona, no to jest Georgina, Soy Georgina, jestem Georgina, drugi sezon. Trochę się na tym zawiodłam, pierwszy sezon mi się podobał, pierwszy sezon jako takie opowieść o tym, kim jest ta Georgina, czyli partnerka życiowa Cristiano Ronaldo. W drugim sezonie mamy już trochę popisy, mamy już trochę gwiazdorzenie, mamy już trochę pokazywanie, ile ja to nie mam, ile mam pieniędzy. Nie, podobało mi się to. Ciągłe zakupy. Mam wrażenie, że ona robi ciągłe zakupy, albo po prostu pozuje do sesji, albo lata samolotami, albo chodzi na jakieś imprezy. I to jest wszystko, to jest całe jej życie, oprócz tego, że ma rodzinę i oprócz tego, że ma dzieci. Ale nie podobał mi się ten drugi sezon, taki nie wiedziała, co powiedzieć, zero jakichś błyskotliwych tekstów od niej, opowieści, nic nowego, nie podobał mi się drugi sezon. I piąty sezon The Crown również mi się nie podobał, nuda, nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Miałam wrażenie, że cały czas było, ten sezon był przegadany, było bardzo dużo dialogów, było bardzo dużo rozmów, zasypiałam, dosłownie zasypiałam i z odcinka na odcinek było coraz gorzej i miałam wrażenie, że no tym razem skupili się na takich tematycznych, na poruszeniu tematycznych wątków w każdym odcinku, więc jakby każdy odcinek był o czymś, każdy odcinek był super, super przegadany. I było bardzo dużo też tematów, o których nie wiedziałam, co było dla mnie dziwną rzeczą, bo bardzo interesuję się jednak rodziną królewską, a tutaj pojawiło się dużo tematów, o których nie wiedziałam, ale nie było też wprowadzenia do tych tematów, co było dla mnie dosyć ciężkie do ogarnięcia. Nie siedzę w tym temacie, nie wiem, o co kaman, a oni jadą od razu z grubej rury, nie wiem, kto jest kto, ciężko się domyślić, kto jest kto, na przykład temat bryczki i temat tej kobiety z bryczką, która straciła dziecko, której dziecko zmarło. Nie wiedziałam, kto to jest, dopiero gdzieś tam w internecie, na Google wyczaiłam, w ogóle nikt ani słowa nie powiedział, kto to jest, nikt nie powiedział jej imienia, nazwiska, gdzieś po prostu zagajenia jej historii. Strasznie ciężki sezon, bardzo mi się nie podobał. No, więc to wszystko co przeczytałam, wszystko co obejrzałam we wrześniu, podsumowanie książkowo-filmowe, jak zwykle się tu pojawia. I cóż, czekamy na październik, na miesiąc, no październik jest już miesiącem takim jesiennym, więc myślę, że będzie tego więcej czytania, więcej oglądania filmów, kołderka, herbatka. Ten czas nadchodzi i ja się bardzo na niego cieszę. Czekam na wasze jakieś opinie, czekam na wasze komentarze, co wy fajnego oglądałyście, co wy fajnego czytałyście. Piszcie w komentarzach. Ja sobie wszystko zapisuję. Ja też dużo z waszego polecenia tutaj oglądam, więc piszcie. Wchodzę sobie do Leroya, patrzę, jakie piękne strelice, jak pięknie zakwitły. Podchodzę bliżej. Czy to jest plastik? Plastikowy kwiatek wsadzony do małej strelicy i udaje, że zakwitł. Widać, że to plastik, nie? Ale z daleka nie. Nowy nabytek.
jako stara jesieniara. Musiałam kupić coś nowego, musiałam kupić nową świeczkę na ten sezon. To nie jest tak, że kupuję 5 albo 6 różnych, tylko kupuję jedną po prostu. I natknęłam się na taką jedną świecę w Lidlu. I słuchajcie, stwierdziłam, że biorę. Biorę, bo jestem wielką fanką Woodwicka. To nie jest Woodwick, to jest pewnie jakaś podróbka. Ale knot też jest taki jakby drewniany. Zapach to jest cynamon, przyprawy korzenne, więc jesień pełną parą, a do tego no będzie też na święta. Będzie na święta ładne szkło, zamykanie, tutaj drewienko, przykrywka drewniana, bez żadnych logowań, nie ma logowania na przykrywce, nie ma żadnej naklejki dookoła, bardzo mi się to podoba i ona kosztowała coś chyba... 30, między 30 a 40 zł. Także kurde, deal jak nie wiem, więc polecam wam serdecznie, jak natraficie się w Lidlu na te świeczki. Były też w innych zapachach, była dyniowa, była też tam jakaś jabłkowa, no ta mi najbardziej przypadła do głosu, taka właśnie przyprawowa, kardamonowo-cynamonowa, no wspaniała, wspaniała. Już nie mogę doczekać, kiedy ją pierwszy raz odpalę.